Kolejny dzień był przeze mnie wyczekiwany najbardziej, bo to właśnie dziś do przejechania miałem drogę, o której słyszałem wiele złych i dobrych informacji. Umieszczona jest nawet na stronie internetowej Dangerous Roads, z której często korzystam, szukając dla siebie ciekawych tras. Droga ta oczywiście to szlak prowadzący przez przełęcz Abano do małej osady Omalo, położonej w północno-wschodniej Gruzji, w Tuszeckim Parku Narodowym. Z miejscowości Tianeti, czyli mojego noclegu, do wspomnianej osady miałem około 120 km. Dobrego oglądania. Wyjeżdżając z miejscowości Tianeti, poruszałem się drogą, która ma oznaczenie M43. Bardzo fajna, kręta asfaltowa droga, która co jakiś czas zamieniała się w shooter. Im dalej w głąb Gruzji, od obszarów tych turystycznych, tym ilość kantorów spada. W przypadku, gdy ja potrzebowałem wymienić euro na lari, rozglądałem się z lokalnymi bankami, w których taka możliwość owszem była. Jedyny minus według mnie był taki, że chcieli zawsze ode mnie dokument tożsamości. Nie jestem zwolennikiem podawania swoich danych takim instytucjom, dlatego zwykle do takich transakcji nie dochodziło. A w tym przypadku, stojąc w kolejce z numerkiem ponad pół godziny, stwierdziłem, że to strata czasu i pojechałem w stronę gór bez gruzińskiej gotówki w portfelu.
Cześć, witajcie. Mam dzisiaj 11 czerwca, sobota, rok 2022 i właśnie podejmuję próbę wjazdu do wioski Omalo. Wioska Omalo słynie z tego, że przez większość czasu jest ona odcięta od świata i dojazd do niej praktycznie jest niemożliwy. Praktycznie, w ogóle jest niemożliwy. Jedynie za pomocą helikoptera. Dlatego ona też jest w okresie zimowym zazwyczaj wyludniana, bo mieszkańcy po prostu uciekają do wiosek położonych niżej, żeby tam po prostu mieć jakby dostęp do świata. Zostają tam tylko ludzie, którzy ewentualnie opiekują się bydłem, zwierzętami, bądź po prostu są tam. Z tego co patrzę, do wioski Omalo mam 59 km. Do przełęczy Abano, jednej z tych słynnych takich przełęczy w Gruzji, mam 30 km. Czasowo, bo patrzę się mniej więcej na nawigację, dlatego to tak sobie czytam i wam mówię informacyjnie, że mamy godzinę 11.45, pokazuje mi czas dojazdu do Omalo na 14.41, czyli około 3 godzin bym potrzebował na dojazd. Wiem osobiście, że tak nie będzie, z tego względu, że nie wiem, co mnie będzie czekać. Słyszałem, że to jest jedna z najtrudniejszych bądź najniebezpieczniejszych dróg świata. To po pierwsze. Po drugie, jadę nagrać materiał filmowy, dlatego też nagrywanie filmów zajmie mi trochę czasu, postawienie kamery czy tam lot dronem. To wszystko kosztuje, jeśli chodzi o czas. Za sobą mam już odcinek asfaltowy, teraz jadę drogą taką, trochę asfaltu, trochę szutru, jest zniszczona i na razie się jeszcze jedzie ok, więc na takich drogach mogę sobie spokojnie nadrobić czasowo. Chociaż i tak się nie będę spieszył, będę jechał powoli. Choć jest jedna rzecz, która bardzo mnie niepokoi. Znaczy, to, że zapowiadają opady deszczu czy burze przez najbliższe 2 tygodnie, to już wam wspominałem. I wiem też, że godzina, która jest aktualnie, jest taka trochę niepewna. Jeśli bym wyjechał wcześniej, jeśli bym pojawił się na tej drodze o 7, 8 rano, byłoby większe prawdopodobieństwo na to, że ominę deszcze. A teraz wiem, że mogę na nie trafić. Więc mam nadzieję, że po drodze będą jakieś budki, czy ewentualnie takie budki te radzieckie, takie, żeby się ewentualnie schronić. Tak naprawdę najbardziej obawiam się burzy. Burzy, piorunów, tego, bo to jednak siła żywiołu jest mocna, jest później mocny wiatr i naprawdę trzeba się pilnować, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, ewentualnie żeby coś mnie nie trafiło przypadkiem. No, to tyle. Generalnie chyba się z wami rano nie witałem. Jakoś nie było czasu. Śniadanie miałem dość późno, o 7.30, a o 7.30 to już bym był normalnie w drodze. A co do burzy jeszcze właśnie, jest taka jedna oznaka, która zazwyczaj znaczy, że zbliża się deszcz. To jest to, jeśli jaskółki nisko latają nad ziemią. Więc albo one sobie dzisiaj robią jakieś wyścigi koło mnie, albo po prostu szykuje się coś grubego. I zatrzymałem się jeszcze właśnie, żeby tylko ubrać kombinezon przeciwdeszczowy, ewentualnie spodnie tylko, bo wiem, że padało wczoraj i dzisiaj pewnie też będzie padać, więc mi głównie chodzi o to, że jak będę przejeżdżał przez kałuże, jakieś rzeki, to żeby nie zmoczyć sobie spodni motocyklowych, tych tekstylnych. No i kolejna sprawa jest taka, to odpowiem wam na pytanie, bo to w sumie pojawiło się pod filmem moim, jednym co z buty prezentowałem. To tak, każdy przejazd przez kałuże, jeśli woda chlapnie do buta, to skarpeta będzie mokra. Ale poza tym są wygodne i lubię je. Alpine Star Tucan. No i generalnie też na trasie na razie nikogo nie mijam, oprócz tego auto, który jedzie z tyłu tam za mną. Pewnie je dogonię za chwilę. Droga do Omalo położona jest wysoko, w środkowej części gór Wielkiego Kaukazu. Jest całkowicie nieutwardzona. Główną osadą w regionie jest wioska Omalo, położona na wysokości 1850 metrów. Ze względu na wysokie położenie tej wioski oraz brak dobrze utrzymanych dróg, przez większą część roku jest w dużej mierze odizolowana od reszty Gruzji. Droga jest otwarta tylko w miesiącach letnich, od końca maja do połowy września. Lecz głównie wszystko też zależy od warunków pogodowych. Mogą ją zamknąć w dowolnym momencie, gdy droga jest nieodśnieżana. Istnieje też wiele wezwań alarmowych w celu usunięcia osuwisk lub miejsc, w których droga się ześlizgnęła. Osuwiska stanowią tutaj duży problem i mogą zamknąć szlak na kilka dni. Ze względu na pogodę i warunki, szczególnie w górach, wymagana jest tutaj duża ostrożność.
Takich informacji znajdziecie mnóstwo w internecie i ja sam wiele przeczytałem, zanim na tej drodze się pojawiłem. To jedna z najwyższych dróg Gruzji, która też spotyka się z określeniem Droga Śmierci. A to dlatego, że każdego roku umiera tu od 10 do 12 osób próbujących przekroczyć przełęcz Abano. Najlepiej poruszać się tutaj pojazdami z napędem 4x4, z dużym prześwitem lub motocyklem. Na całej trasie znajdują się liczne przydrożne pomniki tych, którzy tu zginęli. W Tuszeti, czyli w górach Wielkiego Kaukazu, w okresie zimowym panują srogie warunki. Droga jest nieprzejezdna, więc zostają tam tylko nieliczni. Co ciekawe, na zimę na dół spędzane są ogromne stada bydła i trzody. Idąc w kierunku Kacheti, pokonują drogę na piechotę w kilka dni. Ja trafiłem akurat na czas, gdy zwierzęta prowadzone były odwrotnie. Z terenów Kacheti na górskie pastwiska. Cieszę się, że trafiłem na ten moment i mogłem być tego świadkiem, bo to przede wszystkim urozmaiciło mi ciężką drogę. Pokazało też, jak wygląda logistycznie przeprowadzanie bydła i trzody szlakiem, który do łatwych nie należy.
Wraz ze zwierzętami było też dużo psów pasterskich, które doglądały i pilnowały stada. Mądre, duże psiaki, ale niestety na mnie często reagowały agresywnie, dlatego starałem się w miarę szybko wymieniać zatory. Następnemu, tak? Widzicie, co chcę robić? Piękna, górska, dzika przyroda. Po tym, co zobaczyłem, nie dziwię się, dlaczego wielu określa tą drogę najpiękniejszą w Gruzji lub jedną z najpiękniejszych na świecie. Choć wymaga od kierowcy dużo wysiłku, ostrożności i pokory do natury,
to myślę, że warto poświęcić się i przynajmniej raz w życiu przybyć tu. Wraz z krowami, owcami, końmi idącymi na pastwiska towarzyszyły im też setki albo i tysiące owadów, które i mi uprzykrzały drogę. Niestety o otwarciu szyby kasku mogę zapomnieć, aby choć trochę więcej wpuścić świeżego powietrza do środka. Thank you.
Zbliżając się do przełęczy Abano, leżącej na wysokości 2862 metry nad poziomem morza, widoczność pogorszyła się. Mogłem nawet rzec, że wraz z końmi podążałem w chmurach, niczym wolny ptak z dala od cywilizacji. U góry nic nie zobaczyłem. Dlatego nagrania z drona, które teraz ujrzycie, powstały 2 dni później, przy moim powrocie. Jak sam podjazd na przełęcz Abano wymagał ode mnie dużo wysiłku, to i dalszy zjazd również taki był. Cała droga, te 70 km, to były niekończące się wyzwania, które wymagały koncentracji, a później i prób ryzykowania przejazdów przez różne zatory. Thank you.
tak wygląda w praktyce tworzenie przeze mnie dodatkowych ujęć, które urozmaicają filmy. Należy mieć buty, najlepiej z Gore-Texem, które nie przepuszczają wody, statyw do aparatu i trzeba przejść po porywistej górskiej rzece, by postawić kamerę w dogodnym miejscu, a potem tylko przeprawić się motocyklem przez rzekę, udając, że ktoś mnie nagrał. W tym momencie lekko zwątpiłem, czy ta droga będzie dalej przejezdna. Ale po tym, co dotąd przejechałem, nie zamierzałem zawracać. Nie brałem tego pod uwagę. Byłem uparty i jedynym celem wtedy był dojazd do Malo. Co by się nie działo, chciałem tam dojechać.
Jeśli zapytalibyście się mnie, jak radzę sobie ze stresem bądź samotnością podczas takich tripów, to uważam, że najlepszym przyjacielem, jakiego mogę mieć na ten moment, jestem ja sam. Dlatego też często rozmawiam ze sobą, śpiewam pod nosem to, co mi przychodzi na myśl, bo to pomaga. Pomaga utrzymywać dobry nastrój, nawet motywuje do działania. Choć próbka śpiewu, którą możecie teraz usłyszeć, zwykle brzmi lepiej i chyba nawet nie wiedziałem wtedy, że tak bardzo będę fałszował słuchając tego dziś, ale to nie było istotne wtedy. Wtedy liczył się dobry nastrój i chęć walki o przygodę. Ale zajebiście, jest kurde tak fajnie, że nawet sobie sprawy nie zdajecie. A ja zawsze znajdę sobie zajebiste przygody, nic tylko ze mną jeździć albo i nie, bo jak to mówią, samemu lepiej jest. Udało, ale jutro chuj wie co będzie, ale i tak jest fajnie, rzekłbym nawet tej przygodo ma. Ej, siabada bada, ej. Ale jeśli woda się podniesie, to będzie przejebane. A deszcz pada, burze się zbliżają, więc i tobie zrobi się pod górę. Oh.
Ostatnie kilometry przejechałem w deszczu, błocie, było ślisko i mało bezpiecznie. Czasami wjeżdżając w błotne kolejny zastanawiałem się, czy zaraz nie utknę gdzieś w środku i będę musiał wygrzybywać koła z tego bagna. Ale szczerze, to pozytywnie zaskoczyły mnie Mitasy S07, które serio dawały radę praktycznie wszędzie.
Dojechałem do Omalo. Po deszczu nie było śladu. To, co ujrzałem, to piękne zielone górskie polany, a w oddali mała osada. Pełno kwiatów, roślin oraz wolno pasące się konie, krowy i owce, a nad głową szybujące orły i sokoły. Po tym, co zaświadczyłem na całej trasie, czułem słodki smak tego trudu. Byłem szczęśliwy, a zarazem zmęczony tym dniem. Musiałem tylko jeszcze załatwić sobie nocleg, ale to już na szybko, wygodny sposób zrobiłem za pomocą booking.com, bo internet działał tu bez zarzutu. Te obszary zamieszkują Tuszeci, czyli grupa etniczna posługująca się dialektem gruzińskim. Dlatego jak dotąd miałem do czynienia z Gruzinami, tak tutaj ten dialekt językowy dosłownie był słyszalny i przeze mnie w ogóle niezrozumiały. Obcy. Jak dojechać tutaj? Ja w Czołochy. Tutaj? Tam i... Ale w tam. Czyli to jest tutaj droga? A, droga. Wtedy to można tam. A można tu. Naliwaj na prawo. No dobra, dziękuję. Gdzie jest ta uspata? Mhm. Ambulatoria się zawida. Na echlawę mowa. Atcuci mowa. Moment. Ja mam ten dom, ten o. Ho. Tak, home. I mam na tam internet, booking.com, mam rezerwację. To gdzie? Jak to? Vincundamigirus. Nino Kamin dom. Tak. Mowa echla at tutsi. Lelo! Lelo! Czym telefon dwel blok? Mój dzień zakończyłem w guesthouse Jawakhe, za którego zapłaciłem za dwie noce 100 lari, plus do tego wliczone było jeszcze śniadanie. Dzięki za obecność, to już jest koniec na dziś. A w kolejnym odcinku pokażę wam, jak spokojnym, sielskim miejscem jest osada Omalo i dlaczego myślę, że tutaj każdy może odnaleźć w sobie spokój ducha. Następnie powrócę na tereny Kachetii, odkrywając kolejne zakątki Gruzji. Co ty? Omalo. Omalo leci? No. Droga jest bardzo fajna. To zobaczy trochę. No. Dobra. Dobrze, powodzenia. Dobrze.